teraz zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. W Warszawie z udziałem kombatantów i przedstawicieli władz państwowych obchodzono wczoraj 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O narodowych bohaterach pamiętano w całej Polsce. Wczorajsze uroczystości rozpoczęły się na warszawskiej Woli, gdzie Niemcy wymordowali od 40 do 60 tysięcy mieszkańców dzielnicy. O godzinie 14 uroczystości przeniosły się przed pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. List do uczestników obchodów skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Pod jego nieobecność dokument odczytał wicemarszałek Ryszard Terlecki. W polskich dziejach wyjątkową rolę odgrywały trzy słowa: Bóg, honor, ojczyzna. To one motywowały naszych przodków do czynów heroicznych oraz w ich życiu codziennym. Powstanie warszawskie należy postrzegać właśnie w tych kategoriach. O godzinie 17, czyli w tak zwaną godzinę W, o której wybuchło powstanie, tradycyjnie zawyły syreny. Godzina 17, godzina W, to czas, w którym powstańcy chwycili za broń, by walczyć o wolną Polskę. To godzina rozpoczęcia w Warszawie akcji Burza, do której przystąpiło około 50 tysięcy powstańców. Rozkaz wydał dowódca AK, generał Tadeusz Komorowski-Bur. 1 o godzinie 9 rano mamy zbiórkę połowy naszego oddziału. To oddział był 16-osobowy, to był nasz ośmiu. W mieszkaniu na ulicy Chmielnej, no i raptem, prawda, przychodzi loczniczka. Staje na baczność, mówię, godzinę W, 17. No więc oczywiście radość straszna, ja mówię zaraz do swojego dowódcy, czy ja mogę jeszcze skoczyć na pożegnać się z matką. Mieszkańcy Warszawy gromadzili się między innymi na Rondzie Dmowskiego i Placu Zamkowym. W trakcie wczorajszych uroczystości nadano odznaczenia państwowe tym, którzy angażowali się na rzecz wolnej Polski oraz propagowali historię polskich bohaterów. Zofia Pilecka, córka rotmistrza Witolda Pileckiego, za swoją pracę społeczno-edukacyjną została wyróżniona przez szefa Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka medalem Pro Patria. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, największego zrywu Armii Krajowej. Armii Krajowej, której jednym z największych, najwspanialszych rycerzy był ojciec pani Zofii, jest doskonałym momentem, aby podziękować tym odznaczeniem, medalem Pro Patria, za pani walkę o pamięć. Uroczystości upamiętniające polskich bohaterów odbywały się w całej Polsce. Na Wawelu mszy świętej w intencji ojczyzny przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Ta krew to cierpienie powstańców sprzed 73 lat. Te niezliczone ofiary ludności cywilnej, zwłaszcza na Woli Warszawskiej. Te ofiary domagają się nie tylko pamięci. One domagają się naszej miłości ojczyzny dzisiaj i naszej odpowiedzialności za nią. Rocznicę powstania uczczono także poza granicami Polski. Prezydent Andrzej Duda napisał uzasadnienia do ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak podkreślił, reformę wymiaru sprawiedliwości uważa za niezbędną. Wskazał jednak swoje zastrzeżenia wobec obu regulacji. Decyzję o zawetowaniu obu ustaw prezydent ogłosił 24 lipca. W ustawie o Sądzie Najwyższym prezydent kwestionuje m.in. dyskwalifikującą wadę, jaką jest sprzeczność co do liczby kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W jednym artykule jest mowa o 3, a w innym o 5 kandydatach. Według Dudy wszelkie zmiany funkcjonowania Sądu Najwyższego powinny być rozważne i racjonalne, bo wymaga tego status sądu i jego znaczenie. Przypominając kompetencje Sądu Najwyższego, prezydent zwrócił się do Sejmu o ocenę, czy funkcjonowanie Sądu Najwyższego wyposażonego w tak rozległe i znaczące kompetencje powinno być uzależnione od ministra sprawiedliwości.
Nie ma wątpliwości, że gdyby przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Sądzie Najwyższym weszły w życie, wpływ ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego na działalność Sądu Najwyższego byłby ogromny i uprawniona jest obawa przed zagrożeniem dla niezależności tego sądu i jego autorytetu w społeczeństwie. Napisał Duda. Wyraził też przekonanie, że Sejm, dokonując powtórnej oceny przyjętych w nowelizacji rozwiązań, podzieli jego wątpliwości oraz uwzględni wskazane zastrzeżenia. Chcę przy tym jeszcze raz z całą mocą zaznaczyć, że służącą interesom społeczeństwa reformę wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego, uważam za niezbędną. Jestem przekonany, że wyeliminowanie pomyłek i dopracowanie rozwiązań legislacyjnych pozwoli na jej wprowadzenie w niedalekiej przyszłości i bez nieuzasadnionej zwłoki. Zakończył prezydent. Napisał również 6-stronicowe uzasadnienie weta do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej i innych ustaw. Przekonanie o potrzebie reformy polskiego sądownictwa jest w społeczeństwie powszechne. Niezależnie od podziałów społecznych i politycznych istnieje generalna potrzeba stanowienia takiego prawa, które nie będzie pojmowane jako własność państwa lub elit, lecz będzie służyło dobru wspólnemu poprzez usunięcie zjawisk i zachowań patologicznych oraz zapewnienie równego i sprawiedliwego traktowania obywateli. Prezydent przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny 20 czerwca bieżącego roku stwierdził m.in., że konstytucja nie przesądza, kto może wybierać sędziów do KRS. Nowa ustawa miała wprowadzać zasadę wyboru sędziów do Rady przez Sejm. Jako prezydent Rzeczypospolitej absolutnie nie kwestionuję idei przekazania tej ważnej kompetencji Sejmowi. Stoję jednak na stanowisku, że nowa procedura wyboru przez Sejm sędziów w skład KRS wymaga wprowadzenia warunku, by wybór ten był dokonywany kwalifikowaną większością 3/5 głosów. Napisał Andrzej Duda. Do prezentowania w Sejmie swojego stanowiska upoważnił podsekretarz stanu Annę Surówkę-Pasek. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zmartwienia, troski, problemy, a co za tym idzie złe samopoczucie i bezsenne noce. Jest na to sposób, duchowe pogotowie. Kapłani pomogą wysłuchać, wesprą i ukierunkują. Jak sami mówią, kiedy tylko ktoś zadzwoni, porozmawiają, a nawet się spotkają po to, by towarzyszyć potrzebującemu w drodze do lekarza, którym jest Jezus Chrystus. Wszyscy słyszeli Państwo o pogotowiu ratunkowym, medycznym, kanalizacyjnym. Są również i takie pogotowia. Ale istnieje też pogotowie duchowe, bo wiemy, że człowiek jest nie tylko ciałem, ale ma też duszę, ducha. Zdecydowana większość to są właśnie telefony z kwestii życia moralnego, problemów z sakramentem pokuty, problemów małżeńskich, problemów także natury psychologicznej. I po takich rozmowach, jak tutaj też przedmówcy powiedzieli, że zdarzają się nawet kilkugodzinne rozmowy, jak człowiek usłyszy na koniec, że wie ksiądz, w sumie no, może aż tak dużo więcej nie wiem, ale zupełnie inaczej patrzę na problem. Zupełnie z innej strony mi ksiądz to naświetlił i są bardzo wdzięczni. Duchowa Izba Przyjęć udziela pomocy 7 dni w tygodniu, 18 godzin na dobę. Wtedy, kiedy bierzesz telefon, szukasz, tak jak teraz ten telefon dzwoni i kolejna osoba potrzebuje mojej pomocy, to ja muszę to zrobić i odebrać. I zostawiam Państwa i dokończcie, a ja odbiorę. Odbieram telefony na miarę możliwości, bo oczywiście nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają, że 24 godziny na dobę w dyżurze siedzimy przy telefonie i czekamy, bo może ktoś zadzwoni. No nie, my mamy swoje obowiązki na parafii czy właśnie we wspólnocie, ale myślę, że Pan Bóg ma swoje plany, że nieraz jak ktoś naprawdę tej mocy potrzebuje, to Pan Bóg tak pokieruje i tą osobą i nami na dyżurze, że uda się odebrać telefon, porozmawiać, wysłuchać, czasem doradzić. Z pomocy korzystają nie tylko mieszkańcy naszego kraju, ale także rodacy spoza granic ojczyzny. Wielu ludzi dzwoni z Polski, ale rzeczywiście wielu Polaków dzwoni z zagranicy. Kiedyś zrobiłem sobie taki bilans, to wymieniłem coś koło 30 krajów. Pogotowie duchowe udziela pomocy każdemu, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Kiedy ludzie znajdują się poza własnym miejscem zamieszkania, poza własną parafią, która została w Polsce, tu nie wiedzą, do kogo się zwrócić, a sytuacje są dramatyczne. Przyjeżdża mężczyzna do pracy, żona z dziećmi została w Polsce, albo odwrotnie, żona przyjechała do pracy, ojciec został z dziećmi w Polsce, a tutaj zaczynają się rozpady rodziny, zaczynają się
narkotyki, alkoholizm, wszystkie uzależnienia tutaj wychodzą ze wzmożoną siłą. Zatem potrzeba istnienia pogotowia duchowego jest ogromna. Wciąż jednak brakuje tych osób, które udzielałyby duchowej pierwszej pomocy. Stąd apel do kapłanów, aby zaangażowali się w to dzieło. Wszelkie informacje na temat duchowego pogotowia oraz numer telefonu można znaleźć na stronie internetowej www.pogotowieduchowe.pl. Osobistą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uwięzionych wczoraj liderów wenezuelskiej opozycji niesie prezydent Wenezueli Nicolas Maduro. Taka sama odpowiedzialność spoczywa na nim w tym, co dotyczy innych aresztowanych w ostatnich dniach. Czytamy w dokumencie podpisanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Agenci wenezuelskiego wywiadu Sebin aresztowali wczoraj rano dwóch głównych opozycjonistów, Leopoldo Lopeza i Antonio Ledezme, którzy przebywali dotąd w areszcie domowym. Zaapelowali oni w ubiegłym tygodniu do obywateli, aby nie brali udziału w niedzielnych wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego, rozpisanych przez prezydenta Nicolasa Maduro mimo braku poparcia społecznego dla tego pomysłu. Lopez, założyciel prawicowego ugrupowania Wola Ludowa, został skazany w 2014 roku na 14 lat więzienia za podżeganie do demonstracji rządowych, w których zginęły 43 osoby. Z kolei Ledezmę, burmistrza Caracas, oskarżono o korupcję. Prezydent Maduro sugerował też, że próbował on przy pomocy USA dokonać przewrotu w kraju. W niedzielnych wyborach do wenezuelskiego zgromadzenia konstytucyjnego, które rozpisał prezydent Nicolas Maduro, wzięło udział ponad 41% uprawnionych do głosowania. Opozycja jednak nie zgadza się z tymi danymi, uważając, że tych osób było znacznie mniej. Przeciwnicy władz postrzegają głosowanie jako próbę pełnego zawłaszczenia władzy przez prezydenta Maduro. Jego obecny mandat wygasa w 2019 roku. W reakcji na wybory do konstytuanty Ministerstwo Skarbu USA ogłosiło nałożenie na Maduro bezprecedensowych sankcji finansowych. Jego aktywa finansowe podlegające amerykańskiemu prawodawstwu zostaną zamrożone. A obywatele USA będą mieli zakaz prowadzenia jakichkolwiek interesów z prezydentem Wenezueli. Na teraz to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozostania z nami. Z Panem Bogiem.